Siemanko wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam taki tester akumulatorów. Polecił mi go kolega Jacek. Mówi, że ma taki sam, że za te pieniądze jest naprawdę dobry. Produkt Made in China, jeszcze nie otwierany. Nie pamiętam, jaka jest cena jego, ale chyba nie jest aż tak bardzo drogi. Zaraz otworzę pudełko, zobaczymy, co jest w środku. Dobrze zafoliowane, jak wiecie, wirusy na folii nie żyją długo. Nóż, jakiego użyłem, to jest taki jakiś z drewnianą rączką, nie zbyt ostry, także jeżeli ktoś by się pytał oczywiście. Co tutaj mamy? Z tego co widzę, jest jakaś instrukcja obsługi, której nigdy nie czytam. W takich urządzeniach. Nie widzę. O, jest taki stary typ USB kabla. Gniazda właściwie. To jest chyba mini USB. Co tu mamy jeszcze? Nie wiem, jak go się uruchamia, chyba musi być podłączony do zasilania. Na koniec jeszcze raz Wam pokażę, co mamy w pudełku. Więc mamy taki pokrowiec, instrukcję obsługi, tester, który ma nieodpinany przewód i mamy taki przewód. Z tego co pamiętam, to Jacek mówił, że on jest do zrzucania danych. Tak, tu jest gniazdo USB. Gniazdo USB takiego starego typu. Nie jest to micro USB, to jest chyba mini USB. Coś jak do kamery Mio. A zapomniałem powiedzieć, instrukcja jest tylko w języku angielskim. Z tego co widzę, to tester nie ma swojego zasilania, więc musimy go podłączyć do baterii, więc zaraz to uczynię. Teraz już się uruchomił. I tutaj mamy jakieś różne opcje ustawienia. Wybieramy sobie zwykły test i tutaj możemy wybrać, czy akumulator jest w samochodzie, czy poza samochodem. A ty przyszłaś mi pomóc, tak? To dobrze. Więc wybieramy sobie tak, w samochodzie. Test baterii. OK. Tutaj wybieram sobie, jaki to jest akumulator. To jest zwykły. I tutaj mamy normę. To jest norma EN, czyli ma 550 amper według normy EN. OK. 550. Bierzemy sobie Enter. I pokazuje nam, że bateria ma 97% sprawności. I tutaj zobaczcie, możemy sobie otworzyć tak jakby ostatni test. To jest ostatni pomiar. Mamy też taki programik, który się komunikuje tym kablem dostarczonym do testera. I tutaj musimy zrobić wtedy tak. I jeżeli uruchomimy ten program, naciśniemy to, to te dane zostaną przesłane do tego programu i wtedy możemy sobie tutaj wydrukować to.